Cześć wszystkim, ja jestem Niko, jestem z trzeciego roku kierunku lekarskiego na GUMEDzie. No i przychodzę do Was właściwie z kierunkiem lekarskim. Zastanawiałam się, ile z Was w ogóle myśli o kierunku lekarskim. Chcecie iść na... O, nawet parę osób, dobra. To może kogoś zachęcę, a może kogoś zniechęcę, bo jednak pewnie wiecie, że o GUMEDzie różne opinie krążą. Przyznam szczerze, że sama się nie kierowałam żadną z nich, wybierając te uczelnie. Po prostu jestem z Gdańska, dlatego tu poszłam. No i to w trzecim roku, także tak mnie jeszcze nie wyrzucili. Połowa za mną, także mam nadzieję, że do końca wytrzymam. Dobra, ale zacznijmy od tego, jak w ogóle na te studia się dostać. No to jeżeli chodzi o to, co oczekiwałam od kierunku lekarskiego, no i w ogóle od GUMEDu, no to przyznam, że nie miałam za bardzo oczekiwań. Bardziej byłam zaciekawiona tematem. Taka, jakby to była taka czysta ciekawość, tak jak ciekawość dziecka. Nie myślałam o tym, czy będzie ciężko, czy trzeba będzie się dowiedziałam, czy trzeba będzie się uczyć i wkuwać, tak? No bo to jakby każdy słyszy, jak tylko myślę o tym kierunku. Ale nie miałam za bardzo tak, że nie wiem, myślałam sobie, ojej, nie dam rady albo dam radę. Po prostu chciałam iść na lekarski i w sumie i tyle. I to mnie kierowało. A jaka była droga? No, na GUMEDzie wymagają tylko biologii i chemii rozszerzonej. No i właściwie tylko to zdawałam, jeszcze angielski, ale angielski w ogóle nie ma tutaj znaczenia. W rekrutacji nawet sprawdziłam dla Was próg punktowy na ten rok, jaki był teraz, no to był 167 punktów, w tym biologię 75%. Ale jak ja rekrutowałam się, czyli w 15 roku, to ten próg, pierwszy próg był wyższy, pamiętam, bo był 186, a ja miałam 178 punktów, także no trochę się martwiłam, czy wejdę, no jednak te progi spadają. I w połowie lipca się dostałam. Oprócz tego składałam też na inne uczelnie, składałam do Bydgoszczy i do Warszawy, ale jednak ten Gdańsk był takim pierwszym wyborem, bo nie wiem, jestem z Gdańska, no i mam na uczelnię naprawdę blisko i też jakby możecie się tym motywować. Też Gdańsk jest fajnym miastem, tak ogólnie, nie każde miasto, jednak miast lekarski jest fajne, także też zachęcam. Dobra, ale jeżeli chodzi o... Dobra, już same studia tak naprawdę, no to zanim poszłam na studia, wyświetliło mi się w grupie takiej jakby zbierającej studentów przyszłych danego kierunku informacja o obozie integracyjnym IFMS Poland. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale zapisałam się, dobra, stwierdziłam, spontan pojadę, nikogo tam nie znałam. IFMS Poland to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, które właściwie reprezentuję, ponieważ od pierwszego roku jestem jego członkiem, a od tego roku jestem asystentem prezydenta naszego oddziału. Także poniekąd dzięki temu tu się znalazłam, że taką funkcję pełnię. Pojechałam na ten obóz i poznałam naprawdę fajnych ludzi, którzy pokazali mi, że lekarski to nie jest tylko wkuwanie, ale to jest też propagowanie właściwie medycyny jakby tak do porządku dziennym. Ponieważ jako IFMS prowadzimy szereg różnych akcji profilaktycznych. My na przykład dwa tygodnie temu właśnie prowadziliśmy akcję Tramwaj zwany pożądaniem, gdzie poszliśmy tramwaj od Gajdu, czyli tam gdańskiej tej organizacji, która ma tramwaje i autobusy. I mieliśmy imprezowy tramwaj, który jeździł po całym Gdańsku, od Strzyży PKM po Siedlce. Była głośna muzyka, my byliśmy przebrani za takich jakby policjantów i mówiliśmy pasażerom o HIV i AIDS. I to jest właściwie jedna z takich naszych flagowych akcji, która to właśnie w całej Polsce. Więc gdybyście na studia nie poszli, to jakby to się spotkacie, bo jest w każdym oddziale, czyli właśnie w każdym mieście, bo każde miasto ma swój oddział. Oprócz Radomia. Radom, IFMS-a i Radom tam jakoś nie dogadali się. Zresztą chyba Radom coś czytałam, że miał bankrutować środek lekarski czy coś, także to tam nie wiadomo, jak to wyjdzie, ale oprócz Radomia to tam wszystkie uczelnie państwowe, na jakie pójdziecie, to IFMS-a znajdziecie. No i zaczęłam od tego, bo tam poznałam właściwie trzy koleżanki, z którymi potem skończyłam w jednej grupie. Także jest taka też fajna opcja, jak nikogo nie znacie na lekarskim. Ja w sumie znałam parę osób z liceum, ale nie były to za bardzo takie bliskie mi osoby. Więc tam poznałam osoby, z którymi naprawdę nawiązałam fajne przyjaźnie, jestem z nimi do trzeciego roku dalej w grupie, także na pewno to polecam. Też były tam te warsztaty życia chirurgicznego, jakieś tam różne integracyjne zabawy, także to było super. A jeżeli chodzi o zajęcia, dobra, bo trochę się zgadałam o tej IFMS-ie, bo to jest fajniejsze niż same zajęcia, ale jeżeli chodzi o zajęcia, to tutaj pewnie wiecie, pierwszy rok, no to pierwsze trzy lata to jest bardziej wkuwanie, to jest teoria, tam z jakąś tam iluzją praktyki. Na pierwszym roku mam anatomię, taką kobyłę. Jak pewnie kojarzycie profesora Morysia, a jak jeszcze nie kojarzycie, no tak tylko pójdziecie na GUMED, bo na pewno się z tym spotkacie, ponieważ profesor jest właśnie kierownikiem katedry anatomii i legendy krążą nad tym, jak tak najwięcej osób oblewać. No i ja dałam radę po przejściach, ale dałam radę, większość osób daje radę zdać tę anatomię. No wiadomo, tam jest to prosektorium, są zwłoki, nie będę ukrywała, jest formalina, więc na to trzeba się przygotować, no to Was nie ominie. Jeżeli macie jakieś awersje do tego, no to jakby cały rok anatomii właśnie na tych zwłokach się opiera. Także no, jakby do tego trzeba też przygotować psychicznie, no nie każdy jakby do tego jest stworzony. No ale też nie straszę, bo to osoby, które miały jakieś tam wycofanie do tego,
no to jakoś tam powoli się przyzwyczajały do tego. Mamy histologię. Histologia to jest po prostu nauka o tkankach. To tam jak mamy zdjęcia teoretyczne plus mikroskopy, preparaty. No i taki główny przedmiot jeszcze trzeci to jest embriologia. To jest właściwie nauka o rozwoju człowieka, tak? Właściwie w okresie ciąży. I to jest taki przedmiot, który na niektórych uczelniach jest bardzo bagatelizowany. Bardzo taki podstawowa jest jakby tego wersja. A u nas jest to takie naprawdę rozszerzone. Także to się wydaje, że to jest takie nic, że to jest taki trzeci, taki mniejszy przedmiot, ale naprawdę z tego też można obrać, potem mieć warunek, także lepiej się robić na bieżąco. Na drugim roku mamy już tam biochemię, fizjologię, to już są takie poważniejsze sprawy. Wejściówki, to jest bardzo różnie na każdym z lat. Zależy od prowadzącego albo zależy od sylabusa. Na przykład z histologii były wejściówki co tydzień przez cały rok i od wejściówek zależało, czy pisze egzamin, czy nie. I na przykład z anatomii nie było właściwie w ogóle wejściówek, ale były odpytki takie ustne przy zwłokach, na przykład pokaż coś. I potem pytanie do tego, na przykład jakieś tendity, czy czegoś takiego. No mamy też przedmioty takie, które są takie naprawdę pomniejsze, tam jakaś chemia medyczna, biofizyka, informatyka nawet jest u nas, ale to nie ma na każdej uczelni. To zależy też, no gdzie się pójdzie, bo te przedmioty są różnie porozkładane na różnych latach. Jest pierwsza pomoc, jest na przykład czynności pielęgnacyjne, to jest taki przedmiot, gdzie mamy właściwie takie zajęcia praktyczne. Tam uczą zastrzyków podskórnych, które potem na praktykach też się wykonują. Albo jeszcze też domięśniowych. Takie podstawy z tego. No i mamy też, co my tu jeszcze mamy? Zdrowie publiczne, jakoś podstawy takie interne są na drugim roku, takie jakby pierwsze zalążek kliniki, a na drugim roku to jest jeszcze na pacjencie zdrowym, czyli my sami na sobie to robimy. Dopiero na trzecim roku wchodzimy na oddział tak naprawdę i widzimy tych chorych pacjentów i mamy możliwość ich badać, prowadzić z nimi wywiad, czy też właśnie na pediatrii to z dziećmi wtedy, albo z ich rodzicami. Czyli właśnie dwa lata pierwsze pacjentowe bardzo nie zobaczycie, dopiero od trzeciego roku. No chyba, że na praktykach, bo po pierwszym roku mam praktyki z jakby pielęgniarstwa i wybieracie sobie dowolny oddział, jaki tylko chcecie. Możecie pójść na każdy. Ja na przykład byłam na chirurgii ogólnej, mimo tego, że mnie to za bardzo nie interesowało, ale poszłam, bo chłopak tam chciał iść, no to z nim poszłam. I w sumie fajnie, bo tam weszliśmy na jakieś bloki, można było jakieś zabiegi oglądać. Lekarze są chętni na praktykach, żeby tam coś pokazywać, także... No i tam wiadomo, na pielęgniarstwie, no to głównie tam się robi zastrzyki właśnie, kroplówki podłącza, czy tam przygotowuje pod okiem pielęgniarki. A po drugim roku jest lekarz rodzinny. Ja robiłam właśnie w, jak macie to rondo przy Gumedzie, tam jest taki budynek, tam taki, co na każdym zdjęciu, to właśnie tam, to jest budynek numer 1. Ja robiłam tam praktyki z lekarza rodzinnego i tam było nawet fajnie, tam uczyłam się wpisywania w komputer pacjentów, którzy dzwonią na przykład, albo odbierałam telefony. A potem jeszcze siedziałam w gabinecie lekarza rodzinnego i słuchałam, jak kogoś boli gardło, czy coś tam osłonił lekarz rodzinny, to wiecie, no w większości przypadków lekarz rodzinny to ma takie jakby osoby, które nie są do końca chore, a bardziej przychodzą porozmawiać. No ale zdarzały się jakieś też tam przypadki, że jakieś tam EKG było robione, czy jakieś tam odesłanie na SOR, czy coś, także to też się zdarza. A po trzecim roku będą już praktyki z interny i z pediatrii. Właśnie takie pierwsze poważne praktyki, które jakby no pokażą, czy to jest to, czy interna to jest to, czy pediatria to jest to. Dobra, jeżeli chodzi o naukę, no to przyznam szczerze, że no to jest różnie. Każdy uczy się inaczej, inni uczy się na bieżąco, a inni nie. Ja jestem tak jakoś pomiędzy, bo jednak dużo czasu poświęcam tej IFEMS-ie i temu działaniu na rzecz zdrowia tak jakby poza nauką. Nauka nie jest u mnie na pierwszym miejscu, to nie będę ukrywać, ale się staram uczyć się na bieżąco. Także to zależy od każdego z Was tak naprawdę, jaki macie system. Czy uczycie się szybko, czy potrzebujecie dużo czasu, dużo notatek na przykład, to każdy jakoś przez te kolejne lata jakoś sobie wyczuwa ten system, czy właśnie musi uczyć się tylko z książki, czy potrzebuje swoich własnych materiałów, własnym pismem, czy na przykład materiały się z czyichś, można też kupić od osób ze starszych lat na przykład materiały i tylko z nich się uczyć. A jeżeli chodzi o atmosferę na tych studiach, no to wydawałoby się, że tam na lekarskim to może będą snoby, które nie chcą nikomu pomóc. Ale myślę, że tak jest na każdym kierunku, są osoby, które są fajne, są osoby, które są niefajne. I ja akurat otoczyłam się osobami, które są fajne i pomagają mi, jak mam jakiś problem, ja pomagam im. Także to myślę, zależy od tego po prostu, z kim się poznacie i z kim będziecie się trzymać bliżej. Jeżeli chodzi o wykładowców, no to jest bardzo różnie. To mogą być wykładowcy, którzy są super i chcą Wam pomóc, chcą jakby, żebyście zdali, ale żebyście też coś z tego wyciągnęli. A są też tacy po prostu, którzy chcą Was po prostu no, uwalić, tak mówiąc kolokwialnie, i zrobią wszystko, żebyście bali się tego przedmiotu, żebyście tacy przychodzili zestresowani albo w ogóle wywalały z sali, jak no, się czegoś nie umie. Też się tacy zdarzają. Także to jest bardzo różnie. Nie wiadomo, na kogo traficie, czy będzie coś fajne, czy nie, ale tak trzeba to zdać i w sumie jak powiecie komuś, że nie zdaliście, bo nie fajny asystent, no to jakby to, no to na nikim nie zrobi to wrażenia, bo to i tak trzeba się tego samo nauczyć tak naprawdę. Asystent tylko może pomóc, ale uczycie się sami. No takie są niestety studia.
przeżyłam mały szok, tak teraz, na tym trzecim roku teraz w sumie wiem, że muszę uczyć się sama, także w ten sposób. Dobra, i teraz szybko powiem, co robię, jak się nie uczę, albo zamiast nauki, no to mamy koła naukowe. Na Gumedzie jest ich naprawdę mnóstwo. Takie, myślę, najbardziej prężnie działające koło, które interesuje każdego, to jest koło OSG. Oczywiście możemy tam uczyć się podstaw tego, jak to badanie przeprowadzać. Mamy dostęp do pracowni USG. Po godzinach normalnie tam pracują lekarze, a po godzinach możemy tam wchodzić my. W ogóle za to nie płacąc, tylko wchodzimy, uczymy się od studentów z wyższych lat. I to jest właśnie fajne, że uczymy siebie nawzajem tak naprawdę. I potem my, jak już się nauczymy, to możemy uczyć tych młodszych. I właśnie na pierwszym roku takiego kursu, no to uczymy się jamy brzusznej, a na drugim to już tarczyca i właściwie płuca. Także to jest bardzo fajna sprawa, no bo to uczymy się sami siebie i musimy za to w ogóle nic płacić. Jest to w sumie takie najbardziej, takie koło, które naprawdę chyba każdy chodzi, kogo ja znam. Ja oprócz tego jeszcze działam w kole psychiatrii na przykład i z tego koła chodziłam na oddziały na Srebrzysko, co wbrew pozorom było bardzo fajną sprawą. Można było sobie z pacjentami porozmawiać, a akurat się interesuję psychiatrią, także było to też fajne takie doświadczenie z innej strony, żeby trochę tej praktyki zaznać poza zajęciami. No bo za bardzo zajęciach nie ma tej praktyki, jak nas interesuje jakiś konkretny oddział, a możemy pójść z koła naukowego na konkretny oddział i sobie tam na dyżur pójść na przykład. A z chirurgii ogólnej można pójść na przeszczep nerki, asystować na przykład, też można. Bo piszą lekarz normalnie na grupie jakiegoś koła naukowego, szuka na przykład asysty do przeszczepu nerki. Jak ktoś się zgłosi, to normalnie może pójść i będzie trzymał tam te haki przez te kilka godzin. Także takie możliwości też się zdarzają, nawet nie trzeba za bardzo do tego umieć, tylko po prostu trzeba stać i trzymać tak naprawdę. O, a tutaj jest mały spoiler, bo chciałam powiedzieć wam, że jak się działa w IFEMS-ie prężnie, to się zbiera punkty. I jak na przykład ja działałam 3 lata w IFEMS-ie, to miałam możliwość na praktyki zgłosić się. I jadę na praktyki wakacje w tym roku na Islandię. Także jeżeli będziecie w IFEMS-ie, to was zachęcam, ciebie na lekarskim, gdziekolwiek wylądujecie, w jakimkolwiek mieście, bo punkty zbierasz tak samo w każdym mieście, a listy są tak naprawdę ogólnopolskie, więc skądkolwiek będziecie, tylko będziecie działali prężnie, to można te praktyki wyjechać i zebrać oświadczenie i poznać fajnych ludzi. Także polecam. Dziękujemy bardzo za prelekcję. Zapraszamy teraz Piotra Piotrowskiego, który opowie o kierunku psychologia. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj powiem o psychologii. Nazywam się Piotr Piotrowski, jestem studentem trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Klikaj, klikaj. Tak. Mój temat prezentacji to jest psychologia, czyli kierunek, w którym odnajdzie się każdy. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak naprawdę taki niekończący się worek bez dna, w którym jest mnóstwo zagadnień, mnóstwo bloków tematycznych, w których powinien odnaleźć się każdy. Jest też bardzo, bardzo dużo specjalizacji, o których właśnie powiem później. Okej, jakie były początki? No zacznijmy od chronologii, prawda? Były luźne i spontaniczne. Jakie miałem podejście? Podejście było takie, że no w sumie spoko kierunek, dlaczego by tam nie iść. Ale nie wiedziałem, czego się spodziewać. Poszedłem tam tak naprawdę bez żadnej wiedzy na ten temat, tylko oczekiwania były nie do końca sprecyzowane, ale jednak chciałem pomagać ludziom. Byłem w tym, wydaje mi się, dobry, lubiłem to i efekt był taki, że w końcu nie pomagam ludziom. To znaczy, nie jestem egoistyczną świnią, która nie pomaga ludziom, tylko nie będę z tym wiązał swojej przyszłej pracy. Będę natomiast zajmował się pracą naukową i będę opowiem wam też trochę właśnie o tej karierze naukowej, jak to wszystko wygląda. Na początek też formalności, no bo one są ważne dla licealisty, prawda? Rekrutacja. No profil licealny nie miał tak naprawdę dużego znaczenia, dlatego że na psychologię liczy się wszystko. Dlaczego liczy się wszystko? No to już powiedziałem, po prostu jest tyle zagadnień, że nie dziwota, że tak naprawdę każdy kierunek może się zaliczać, ale jeśli chodzi o maturę, to trzeba zdać ją jednak dobrze. 9 ponad osób 9 na jedno miejsce to nie jest takie hop-siup. Każdy z tych 9 osób na jedno miejsce chce się tam dostać, no i trzeba ją zdać dosyć dobrze. Ja akurat zdawałem historię, język polski i angielski i chyba to wszystko. Dostałem się bez problemu, bo byłem tam 40 chyba na liście na 100 osób.
więc z tym nie było problemu. Później jest z górki, no bo to chodzi o formalności, czyli doniesienie papierków na UG, odejście, znowu doniesienie i tak dalej, no to jest już żmudna praca. Ale jeśli chodzi o same studia, bo to was najbardziej prawdopodobnie ciekawi, no to plan zajęć. Jest niewiele godzin zajęć. Pierwszy rok jest taki najbardziej intensywny, ale ogólnie rzecz biorąc jest niewiele godzin zajęć. Dlatego naukę można połączyć z praktykami, można połączyć ze stażem, można połączyć z pracą. Plan jest elastyczny i tak naprawdę dla wielu osób będzie to plus. To nie jest takie coś jak medycyna, że tam się siedzi właśnie, czy ktoś tam powiedział o innym kierunku od 8 do 21. Tutaj tego nie ma. Całe szczęście. Jeśli chodzi o naukę, no to jest raz mozolna, raz porywająca. Nie oszukujmy się, jeśli jest tak dużo tematów i zagadnień na psychologii, no każdy lubi coś innego. Jeden będzie wolał zagadnienia kliniczne, jeden będzie wolał zagadnienia społeczne, inny będzie wolał jeszcze zagadnienia ze sportem związane.